W akcję, nazwijmy ją ratunkową, właściwie włączyła się cała Polska. Chcielibyśmy także zrobić to my. Na portalu alegromaniak.pl będzie przygotowany kalendarz, który powstaje właśnie tutaj. Ale nie o tym chciałem teraz z panem rozmawiać. Jakie są szanse, że Antosia wyzdrowieje? Antosia będzie mogła chodzić, będzie mogła także tańczyć po operacji. I jakie środki są na to potrzebne? Na całe leczenie potrzebne jest ponad 1 000 000 zł. Na czym będzie polegać ta operacja? Zostaną zrekonstruowane stawy skokowe, wyprostowane piszczele i wydłużone. No i to jest pierwszy etap na przyszły rok. Jak się pan czuje, jak się państwo czujecie z tym, że ludzie tak chętnie pomagają w całej Polsce po to, żeby Antosia wyzdrowiała? Ludzie są niesamowici i chcą pomagać, także jesteśmy dobrej myśli. W życiu bym, zanim Antosia się urodziła, nie sądziłem, że jest tak wiele dobrych ludzi. Ja wiedziałem, że oni istnieją i że oni są, ale nie wiedziałem, że to jest tak naprawdę jest tak, że większość ludzi jest dobrych i chcących pomagać, także jesteśmy niesamowicie zaskoczeni tym. Skoro włączyła się cała Polska do akcji ratowania Antosi, czy już są jakieś wpływy, czy już są jakieś rezultaty akcji? Tak, tak, już zebraliśmy ponad blisko 600 tysięcy złotych, także nie spodziewaliśmy się w życiu takiego odzewu. Faktycznie cała Polska się włączyła w tą akcję dla Antosi. Mamy ponad 13 tysięcy ludzi, fanów na Facebooku, którzy stale nam dopingują i są z nami właściwie w każdym momencie naszym i Antosi życia, także jest to niesamowite dla nas. Pozostaje tylko zaapelować do serc wszystkich dobrych ludzi, którzy mogliby wziąć udział w licytacji kalendarza, który specjalnie na tę okazję powstaje. No i mam nadzieję, że będziemy słyszeć o Antosi, że leczenie przebiega sprawnie i mam nadzieję, że usłyszymy dobre wieści, że operacja przebiegła pomyślnie. Też tak myślę. Chcę w to wierzyć i wierzę. Mam nadzieję, że liczba osób, które zechcą pomóc Antosi i licytować kalendarz alegromaniak.pl będzie jak największa, bo potrzebne są naprawdę ogromne środki. Potrzebna jest duża cierpliwość i wytrwałość, no i także wsparcie, nie tylko nasze, ale także rodziców, ażeby Antosia przez cały czas mogła się uśmiechać. Mam nadzieję, że weźmiecie udział w licytacji, to właśnie dlatego. Dzisiaj w klubie Mardi Gras w Gliwicach powstaje z udziałem 12 pięknych kobiet kalendarz, który mam nadzieję spełni wasze naprawdę wygórowane oczekiwania. Kupując kalendarz na serwisie alegromaniak.pl, uchronisz Antosię przed amputacją nóżek.